Dobra. Cześć przyjaciele, jeśli ktoś mnie nie zna, to nazywam się Tomasz Dorożała i przyjechałem do was już z okolic Gdańska. W końcu. Przebiliśmy się. Ten trochę proces może dzisiaj opiszę pokrótce. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak tworzyć w Duchu Świętym. No kurczę, religia ukłamała nas, że ten Bóg to tak wszystko tworzy, a my to tak odtwarzamy, może coś skopiujemy, ale to, tak, to taka nieprawda jest. Bo Bóg, kiedy stworzył nas na swój obraz, jako twórca. Stworzył ciebie i stworzył mnie. Po co? Żebyś kopiował? Czy żebyś tworzył? Wiecie, religia okłamała nas, że okej, no to teraz to jest wola Pana, czy wola moja. Religia nie objawia nam tego, czym naprawdę jest zjednoczenie w Chrystusie. Wszyscy trąbią o tym dookoła. Jak to Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał. Jednak kiedy mówisz, że jesteś zjednoczony z Chrystusem i ty zaczynasz nadzorować swoim życiem, uważają ciebie za antychrysta, bo Boga żeś usunął. A to nie tak działa. To właśnie ty stałeś się pokorny, bo uwierzyłeś w to, co Chrystus zrobił dla ciebie. Uwierzyłeś w to, co jest napisane. Księga Rodzaju, rozdział 1, 27, werset. Stworzył więc Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz swój. Rodzaju 2,19. I ukształtował Pan Bóg z ziemi wszystkie zwierzęta polne i ptactwo i przyprowadził je do Adama. I słuchajcie, to jest fajne, bo to już był człowiek jeszcze stworzony przez Boga, któremu Bóg dał dech życia. Ale tam jeszcze nie było zjednoczenia. Nie było jeszcze ofiary Jezusa zapłaconej, a patrzcie, co już miał Adam za zadanie robić. I przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie. Adam nie pytał Pana: Panie, jak mam nazwać to? A Bóg mówi: a jak chcesz? No nie wiem, no tak wygląda, no, żyrafa. No to żyrafa, Adamie. Jak ty chcesz nazwać rzeczy w swoim życiu? To ty potrzebujesz stawić się dzisiaj w miejscu autorytetu na ziemi. I to ty potrzebujesz zobaczyć siebie jako twórcę i zarządcę. I to ma każdy człowiek. Nawet bez Ducha Świętego. I świat dobrze o tym wie. Przecież świat co robi? Mają biznesy, to mają co? Biznesplany. Nie mają, że tam Duch Święty mnie poprowadzi, albo jakoś na spontanie, powiedzmy po światowemu, na spontanie mi biznes wyjdzie. No nie wyjdzie ci biznes na spontanie. Na spontanie, to wiesz co możesz zrobić? Leżeć. I iść później, nie wiem, o zobacz sobie, jaką robotę sobie znajdę. I da ci dobry, to ci powiedzą, co masz robić. To oni za ciebie będą mieli wizję. Ale ten, kto nadzoruje tym biznesem, on miał wizję. On zaczął tworzyć. Zobaczcie wszystkie wynalazki, które zostały stworzone. Ktoś je widział. Ktoś dał im kształt. Ktoś nadał temu kierunek. I ktoś zrobił pierwszy krok. Zawsze tak było, jest i będzie. A religia ci powie: nie, nie, nie. Czekaj na Pana. Czy to Pan powiedział? Czy to ty? I tu się zaczyna galimatias. Ale zaraz do tego przejdziemy. Więc musi z nas, kochani, odejść światopogląd odtwarzaczy. Jesteś twórcą. Jesteś twórcą historii. To ty ją stworzysz. Nie pytaj już dzisiaj Pana, gdzie mam iść. Tylko powiedz: zajmę się tym. Ja kiedy zbudowałem pierwszy kościół w Knurowie, w Gliwicach, to było lata temu. Wiecie, chcę wam powiedzieć to z perspektywy człowieka, który ciągle pytał Pana. Bo ja w tamtym czasie ciągle pytałem Pana: Panie, masło czy margaryna? Byłem tak przeduchowiony, że ja nie wiedziałem, czy mam iść do sklepu i co kupić, naprawdę. To było straszne. Tak mnie religia nauczyła. Masło, margaryna, Panie, mam iść do pracy, czy nie mam iść do pracy? Panie, a mam założyć kościół, czy mam nie założyć? I chociaż oddałem życie Jezusowi, od razu ludzie zaczęli przychodzić do mojego życia i się nie pytać. W ogóle nic nie wiedziałem, a ludzie już sami. Pierwsza grupa to w Lubaszu, moja mama dzisiaj tutaj jest, to tam ludzie zaczęli się wokół nas chodzić. My zaczęliśmy z moim bratem wtedy wypędzać te demony. Ja mówię: co ja mam zrobić? I Derek Prince coś tam mówił, żeby wyganiać w imieniu Jezusa, no to wygania. I w moim sercu powstała myśl: ja chcę wszystko dla Królestwa.
Ja chcę wszystko. Ja chcę budować. Od razu. Od razu ludzie przyszli. Ale później ktoś mi powiedział, ale czy to wola Pana? Czy tego Pan chce? I ja się zacząłem zastanawiać, czy tego Pan chce. I 4 lata później, będąc już sam w domu, doszedłem do wniosku, że albo się ruszę i zacznę budować, albo skisnę jak ogór. I możesz kisnąć jak ogór. Skiśniesz na zimę. Albo możesz tworzyć. Twórz, przyjacielu. Zostałeś powołany, powołana do tego, by tworzyć. Nie kopiować. Nie odtwarzać. Nie pytaj Pana, czy będzie to, czy tamto. Ty masz Pana w środku dzisiaj. Każdy człowiek może tworzyć. Nawet bez Ducha Świętego. A my z Duchem Świętym, to dopiero jest jazda. Przyjaciele, możemy robić rzeczy niemożliwe. Rzymian 8:28. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Co robi Bóg? Współdziała. Okay. W oryginale jest użyte słowo synergeo. Jest to synergia dwóch substancji, które jednocząc się w jedną, działają na korzyść. Na przykład sok z cytryny. I teraz patrzcie. Coś wam pokażę i mam nadzieję, że rozwalimy to w końcu, bo można o tym gadać, ale jak to przedstawię wam, to myślę, że więcej to wam pomoże. To jest szklanka z wodą, to załóżmy jesteś ty. Jesteś takim naczyniem, oczywiście naczynie może być powiększane, dzisiaj tego nie chcę tłumaczyć. Chcę tłumaczyć zjednoczenie. Ludzie mówią, że we mnie żyje Chrystus. I wiecie, co religia ci wpoi? Że to jest Chrystus i On żyje w tobie. To ja czy Chrystus? Wiesz co, jak wypiję, dalej jak woda. Nic tam nie ma. No, a może ten Chrystus jeszcze wyjdzie ze mnie, może stracę zbawienie. Jestem ja i Chrystus. Chrystus we mnie. Słuchaj, a coś ci powiem. Chrystus w tobie. Chrystus w tobie. Weź to rozdział teraz. Weź. No weź. Widzisz, Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Religia ci powie, no daj, no Chrystus. To ja, to wydaj Pana. A ja ci powiem, a którego Pana? No to ja przecież. No, inny posmak. Widzicie, to jest Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Synergia się zrobiła. Scaliłeś się z Bogiem. To nie ma ja czy Pan. Dostałeś nowe marzenia. Masz marzenia, one są w tobie. Ja kiedy oddałem życie Jezusowi, we mnie marzenia ze świata upadły. Stare marzenia upadły. Powstało nowe. A nie pytaj Pana. Pamiętam, jak wróciłem raz na kickboxing, bo lubię ćwiczyć kickboxing. Teraz bardziej siłownie, ale wtedy kickboxing. Kolana mi się skręciła, jak wróciłem na kickboxing po nawróceniu. I mówię, o, może Pan nie chce mnie ćwiczyć. A mówiono mi, że Bóg mnie kocha. I mówiłem sam sobie, że mnie kocha. Ale jak mi się kolano skręciło, to może nie wola Pańska. I wiecie, ale zapytałem siebie, czy ja to chcę. Oczywiście 2 lata później. Bo 2 lata myślałem, że Pan mi zabrania. I później wróciłem na kickboxing. I już mi się nie kręciły kolana. Bo Pan nie jest zawodowym low kickerem. I Bóg nie kręci twoich kolan. Rozumiesz? Nie taki Bóg. To jest tata, który chce, żeby jego dziecko wyeksplodowało. A nie siedziało i się pytało, ojcze, co mam zrobić? To jest patologia. Słuchaj, kto ma tutaj dziecko? Ręka do góry. Okej, okay, dobra. Dzieci, dziecko. Nie mówię o duchowych, mówię o cielesnych na razie. I teraz macie dziecko, macie dzieci. Super. Kto własnemu dziecku rozkaże, by szło do takiej takiej szkoły, podnieść rękę do góry, żeby miało, musiało robić coś tam? Kto będzie mu kazał teraz? Ale czemu nie ma rąk do góry? No ale to, no to one nie będzie ciebie pytać, boicie się może teraz. Może nie, no ale to one nie ma waszej woli spełnić. Jaki ojciec chciałby, żeby jego dziecko spełniało jego wolę? Wiesz, jaki ojciec? Niespełniony ojciec. Ojciec spełniony. On wyposaża dziecko, o czym zaraz będę mówił, jak cię wyposażyć. On
daje prawidła domu. Ale broń cię Bóg, żeby mu mówił, co ma robić. Prawidła domu. Odpowiedziałam rzeczywiście, prawidło domu. Przebywasz z ojcem, wiesz, jaki jest ojciec, znasz jego prawidło proste. Ale nie mów, co, tato, czy ja mam teraz to robić, czy to robić. A Bóg mówi, a co chcesz robić? Zacznij tworzyć. Zacznij tworzyć. Tworzenie jest trudne. Będziesz się potykał. Będziesz popełniał masę błędów. Wiecie, ile ja błędów popełniłem? Wiecie, ile ludzi mnie nie lubi przez to? Ale coś pewnie. Ale idę do przodu. Idę! I wiecie co? Jestem w Gdańsku. Halleluja! Co też kupę błędów popełniłem, zanim tam doszedłem. Ale tworzę. We mnie pojawiła się wizja. Najpierw wizja Kościoła Chrześcijańskiego Ogień Przebudzenia. Wizja przebudzenia się poszerzyła. Pojawiła się wizja Służby Apostolskiej Ogień Przebudzenia. Wizja się poszerza. Pojawiła się wizja Potęgi Nieba Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii. Gdzie? W Gdańsku. Gdzieś byłem, a Pan ci powiedział? Ja powiedziałem, tak, bo ja tak powiedziałem. Amen. Wiecie, jak mi Pan o tym powiedział? To żonowi. Pytam się żony. Żono, jak byłaś mała, jakie miałaś marzenia? Gdzie byś chciała mieszkać? Nad morzem. A ja mówię, dobrze. A wiesz, jakie ja mam marzenie? No jakie? Ja chcę zbudować kościół w dużym mieście. Obojętnie gdzie, byle nie w Warszawie. Już jest. W Warszawie nie. Nie w większych miastach, nie w Krakowie, bo jest kościół, nie w Warszawie, bo jest kościół, nie w Gliwicach, bo jest kościół, nie tam, bo jest kościół. W większym mieście, które jest wolne, które jest do wzięcia, które jest do zorganizowania. I mówię, największe miasto nad morzem. Gdańsk. Dzień dobry. I macie oto wola pańska. I zacząłem z tym wszystkim to tworzyć w mojej głowie, bo zorganizowałem sobie to w mojej przestrzeni duchowej, że ja i Bóg to jedno i zaczynam tworzyć z Bogiem, który jest ze mną synergeo, czyli współdziała ze mną ku dobremu, czyli we mnie to się musi stworzyć, to jest w Tobie, to się w Tobie tworzy, to Bóg jest, bo Ty i On jesteście jedno, więc to się w Tobie tworzy. Im więcej pytasz Pana, to myślisz o takim czymś. To nie jest Pan, tu jest Pan. Kurde, naprawdę, to nie tak. Widzicie, i można czytać jeden cytat i patrzcie. To jest zjednoczenie. Ja tak myślałem, że jestem zjednoczony już od nowonarodzenia, wiecie, naprawdę. Myślałem, że mnie Bóg kocha i myślałem, że On jest lepiej. Ale 11 lat później, ja widzę, że dopiero szkrobiemy ten temat. On jest tak fajny, tak piękny, tak szeroki. Dlatego mówią o nas antychryści. Jak tworzyć w Duchu Świętym? Oczywiście to będzie takie pokrótce, bo to nie jest pełne pokrycie tematu oczywiście. Pierwszy punkt. Świadomość możliwości tworzenia i zjednoczenia. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Pierwszy punkt do tego, żebyś ty zaczął tworzyć, jest twoja świadomość tego, że to ty masz tworzyć, a nie Bóg za ciebie ma tworzyć. Jest to świadomość zjednoczenia tego, że ty jesteś w Chrystusie, a Chrystus jest w tobie i to jest jedno, a zatem ty patrzysz, obserwujesz siebie samego. Wiecie, jak mi nauczania przychodzą do głowy? Czy myślicie, że ja, nie wiem, studiuję różne rzeczy, ale czy myślicie, że ja teraz trudzę się tak, żeby mi te nauczania przychodziły? Najczęściej w moim przypadku nauczania pojawiają się w nocy, albo jak sobie idę na siłowni i pewnie jeszcze w jakichś miejscach, powiem w miejscach, w których czuję się dobrze. Możecie sobie wyobrazić, które to są. One są różne. I w tychże miejscach ja obserwuję wszystko, nagle coś we mnie wchodzi, to się we mnie tworzy i się układa. I mówię, o. I wiem, bo wiem, bo wiem. Tyle. To jest moje, to jest we mnie. Proste. Dla mnie. To jest zgodne ze mną. Bo tworzysz zawsze w swoim powołaniu, w swoich butach, o tym zaraz powiem. Nie tworzysz byle jak. Tworzysz to, co jest w tobie. Tam nie ma granic. Tam możesz eksplodować to, ale nie tworzysz wszystkiego.
Musisz mieć swoje buty. Masz mieć świadomość tworzenia. Masz mieć świadomość zjednoczenia. To daje ci petardę do tego, byś zaczął tworzyć w końcu, a nie pytać o wolę Boga. Ale idziemy dalej. Czyli pierwszy list do Koryntian 6:17. Ten, kto zaś, czyli ktoś, co oczywiście cytat biblijny na to, co mówię, ten, kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Amen. W oryginale jaki? Sklejony. Jaki? Jeden. A nie... Dwa. Tu dwa są. To jeden jest. Jesteś twórcą. Tak musisz siebie postrzegać. Od tego zacznij. Obróć się rano i powiedz, twórca się obudzi. I to jeszcze zjednoczony z Bogiem twórca. Co dzisiaj stworzymy? Nie mów, Boże, co dzisiaj chcesz, abym stworzył? Tylko pomyśl sobie, co chcesz stworzyć. Zacznij to robić. Każdy twórca widzi swój projekt, a później nadaje temu projektowi kształt. A później wykonuje krok, żeby projekt, który nadany jest kształt, jakiś pierwotny, bo to nie jest ostateczny kształt, to jest pierwotny kształt. Później on może lekko się tam zmieniać, bo widzisz pewne rzeczy, które w życiu faktycznie wychodzą. Ale widzisz to w sobie. Każdy twórca widzi. Musisz to zobaczyć w sobie. Dlatego tak głupie jest, ja mówię, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Rób to, zrób tamto, Bóg do tego cię powołał, ty będziesz pastorem, ja cię nominuję. Nominujesz gościa, który nie ma powołania. My się puknij w czółko. Później są tacy nominanci. I później tak się. I nie ma mocy! Gdzie moc? A później do nas mówią, samozwaniec. Ja mówię, no oczywiście, że samozwaniec. O to chodzi. Właśnie masz być samozwaniec. Masz się sam powołać. Sam. Ty się powołaj. Ja mówię ludziom, pewnie by dwa razy. Sam się powołałem. Ja. I Bóg. Jak to powiedział Paweł, ja i Duch Święty. Przeczytajcie w Biblii, to jest ja i Duch Święty. Tak żeśmy zdecydowali. Widzicie ruchy Pawła? Duch Święty nam zabronił iść gdzieś tam. On nie myślał, Panie, ja mam iść do tej Azji, gdzieś mam iść tam. Panie, daj mi sen. Daj mi wizję. I stoisz, zakneblowane ręce, nogi, aż ci sen przyjdzie. Ja tak miałem. Niestety, jak wszedłem w tą sferę snów, gdzie wcześniej, gdzie nie rozumiałem jej, że jest to potwierdzenie, a nie wyznacznik jakiegoś kierunku, to zwiodło mnie to. W moim życiu musiałem raz, był taki okres, w którym wrzuciłem 5 segregatorów snów, wszystkie do kibla. I powiedziałem, Boże, ja wierzę, że Ty mi przebaczasz to. Że ja w ogóle wrzucam do kibla wszystkie objawienia, a niech we mnie, widzicie, we mnie niech zostaną te prawdziwe. Bo ja już miałem tego tyle. Mi się śniło już na wszystkie tematy o wszystkim. Śniły mi się i te tupoże rzeczy, które dzisiaj robię, i te dziwne rzeczy, których nigdy nie robiłem. Ale ja nie rozumiałem, bo nie miałem fundamentu zjednoczenia. Ten sny zaczął mnie prowadzić. Ja miałem z jedną kobietą, jeszcze przed małżeństwem się spotykałem. Mówiłem mu, że Bóg nas połączył, bo miałem sen, że jakąś spermę nowego życia biedy. No. Pomijając, że miała męża. Ale czekajcie, owoc ich małżeństwa był taki, że ona miała raka piersi i później raka macicy, a jak mnie spotkała, uzdrowiona została. To może my będziemy małżeństwem, bo cuda się dzieją. Nieważna prawda, ważne cuda i sen, potwierdzenie. Dzięki Ci, Jezus. Jezus to moja żona? Sperma nowego życia. O, coś jest na rzeczy. Później jeszcze sen miałem, że pastor ówczesnego kościoła bierze znaki, bo takie, wiecie, znaki drogowe, te zielone, co mamy tutaj w Polsce, i on je przekreślał na żółto i mi zamazywał drogę. A ja mówię, o ten szarlatan, on zamazuje mi drogę do mojego nowego przeznaczenia. Wiecie, co się później stało? To pastor to rozbił i to był sen dobry, tylko źle zinterpretowany przeze mnie. Bo on po prostu jakby działał w Duchu Świętym i widział, co się dzieje i to po prostu rozbił. Te głupoty, które we mnie powstawały, bo nie miałem żadnego fundamentu, a już budowałem grupy. Już coś robiłem. Już coś tworzyłem. Ja zawsze tworzyłem. Bo Bóg to twórca i we mnie jest twórca i w tobie jest twórca. Zawsze i tak coś stworzysz. Nawet siedząc i kisząc, to wiesz, co stworzyłeś? Kiszonego ogóra. I tak coś stworzyłeś.
Gówno, żeś tam stworzył, ale nie stworzył, no. Coś żeś stworzył, no ja też jednak tak tworzyłem. No i co się stało? Więc ostatecznie zobaczyłem, że ona ma jednak tego męża i w sumie ten mąż, jak już się dowiedział, że my tam coś robimy, to się nawrócił i w sumie do dzisiaj są parą, więc są szczęśliwi, więc halleluja, są powtórne. A ja się musiałem nic zsunąć. Chociaż cudowne to mi towarzyszyły, ale wpadłem wpadłem w te sny za mocno. Dzięki Bogu za Artura i prawdę, którą oni wzięli przez wiarę. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu za to. Dzięki Bogu. Ja nie wiem, gdzie ja bym był i co bym tworzył dzisiaj. Potencjał Artur widział od początku, ale ja nie wiem, co by to było. Może bym ciągle jeździł, że byłem w niebie i tak mimo, no to bym gadał. Tak bym tak skis sobie. No nic. Coś bym tworzył. Więc. Więc pierwsze jest to świadomość. Drugie jest to, że musisz mieć swoją własną, unikatową wizję. Twoja własna, unikatowa wizja na życie, na służbę, na dzieci, na to. Wszystko musisz pokazywać. Wszystko musisz wiedzieć. Ty. Nie pan. Ty. Panie, no moje dziecko, jak ma mieć na imię? Jak ma mieć na imię? Ja powiedziałem tak. Panie, jeśli nie dostanę w moim przekonaniu do jutra imienia mojego dziecka, to je nazwam tak, jak ja chcę. Amen, amen. No i to jest sprawa wykonana. Ja tak zrobiłem, ja tak te 2-3 lata temu, jak jeszcze po prostu. Jak Pan ci da, że tak to powiem, to ty to będziesz miał i tak w sobie. Amen. Ty się po prostu obudzisz, nie wiem, coś się stanie, ty powiesz, Marysia. I to będzie znak w ogóle. A nie tam, panie, pisze później. Panie, dziecko, ja się nazywasz, nie wiem, już nie da mi. Szukaj Pana. Szukaj Pana. Nie szukaj Pana. Masz mieć odpowiedź. Amen. Już. Czy Pan się spóźnia, odwleka, zwleka? Duch Święty działa tu i teraz. Prosicie. Proście, tylko wierzcie, że właściwie już otrzymaliście. Więc jak proszę, to Bóg nie jest głuchy. On nie jest tak, jak nam tłumaczy religia, że Bóg w okresie testu milczy. Czy zgodzisz to się ze szkoły? Bo w Biblii tego nie ma, że Bóg w okresie testu milczy. Mój Bóg nie milczy, on wszystko powiedział. Bóg milczy. Nie wiem, co. I to się w tobie ma pojawić już. A jak się nie pojawia, to zdecyduj, jak chcesz. Amen. I tata ci powie, wiesz co ci tata powie, wracając do tematu z tymi matkami. Super, dziecko, że się rozwijasz, bierzesz odpowiedzialność za swoje rzeczy. Chciałabyś, jedna z drugą matka, ojciec, chciałbyś, żeby twoje dziecko co 5 minut do ciebie dzwoniło, mając 25 lat albo 30, mamo, a to mam zrobić, mamo, a to, a mamo, a co tego mam wyjść? Mamo, ja mam dziecko nazwać? Co byś zrobiła z takim dzieckiem? No powiedz mi. Powiedziałabym, weź się ukarmi. Bóg dzisiaj ma, ja do ciebie mam dzisiaj taki telefon. Weź się ukarmi. No weź, no weź. No kocham cię, weź się ukarmi. No weź się ukarmi. No proszę. Nie dzwoni do mnie w tych sprawach. Pogadajmy normalnie. Ale przestań nie pytać o to, jak dzieci się twoje mają nazywać. Jak kto, jakie masz mieć służbę. Nie rób tego. No zobaczcie życie. To patologia. Jeżeli dziecko by miało nas, to a ojciec nie jest patologiczny. Ojciec niebieski jest spełniony. Kurczę. Przypowieści 29:18. Gdy nie ma wizji, mój naród się rozprzęga. Brak wizji powoduje rozejście się. Wizji, życia, ludzi, grupy. Wizja musi być w tobie. Trzecie, musisz nadać kształt wizji. Już widząc to, nadajesz kształt twojemu powołaniu, służbie, temu, co chcesz robić. Nie ma rzeczy gorszych i lepszych. Nie ma, że biznes jest gorszy od apostolskiej służby. Nie ma, że apostolska służba jest lepsza od kogoś. Nie ma to, że ewangelista gorszy od tego. Nie ma to, że raper od tamtego. Nie. Wiecie, co jest gorsze? Że siedzisz i kichniesz. Wiecie, co jest gorsze? Że się zajmujesz nie swoimi w ogóle bierkami. Bierzesz nie swoje narzędzia i próbujesz coś z tego stworzyć. Wiecie, co jest najgorsze? Że i tak to widać, że ci nie wygodnie. Po co? Po co? Ja kiedyś chciałem być jak apostoł Paweł. A to jest do wniosku, że jestem apostoł Tomasz. Paweł. A nie Paweł. I ten Tomasz żyje w Polsce.
I nie jest tam. I nie nosi sandałów. Tylko ziemi Adidas. I stworzyłem własne apostolstwo. Moje unikatowe. Mają i moje prosie. I ty powinieneś stworzyć swoją własną wizję twojej osoby. Swoją własną wizję twojej unikatowej osoby i czuć się z tym bardzo dobrze. I dopiero później będziesz w stanie nadać temu kształt. Jak nadajemy kształt, to za chwilkę. Bo czwarty krok jest taki ogólny. Zacznij tworzyć tą wizję, w którą żeś uwierzył, którą masz, która w tobie powstała. Krok po kroku. Krok po kroku. Galatów 4,19. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. W każdym z nas jest Chrystus, ale każdy z nas ma inny kształt. Jest jedna prawda, jedna mechanika działania i to należy poznać, żeby twoje marzenia prawidłowo tworzyć. Jedna prawda, zasady Boże, zasady Królestwa, mechanika działania, prawidła Boże. To jest Chrystus, ale w tobie. Ty masz inny kształt niż ja. Ty nie jesteś Artur Ceroński. Ty nie jesteś Dorożała. Ty jesteś unikat, ale masz prawidła w sobie. Więc zawsze te prawidło w tobie wytacza ci poniekąd, można powiedzieć, granice twojego powołania. Pokazuje ci twoje buty, bo to jest prawda. Bóg nie działa poza granicami Izraela. Tak samo nie szukaj twórczości poza Izraelem. Ja na przykład nie mam objawienia, żeby teraz wierzyć w imieniu Jezusa, że milion dolców mi tu spadnie. Ale jakiś służbista, który ma takie objawienie, mówi i mu spada. A? Ja nie mam jeszcze objawienia, żeby na przykład teraz wywierzyć w to, że 20 minut będę pod wodą bez oddychania. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. No ale ja nie mam takiego objawienia. Jak ktoś będzie miał, to halleluja i mu się stanie. Potrzebujesz wedle swoich butów, wedle prawideł Bożych, kreować. Czyli prawda ociosuje kształt twojej wizji. Prawda ociosuje kształt twojej wizji. Nadrzędną rzeczą, nawet na początku twojej drogi, nie jest, w sumie bym powiedział, aż tak ta wizja. To, co ci powiem, to we u mnie bardzo mocno działało. Ja najpierw poznałem, dzięki Arturowi, naukę prawdy, fundamentów, kim naprawdę jest Bóg, jaką On ma miłość do mnie, jaka jest moja tożsamość i wtedy w tej prawdzie, ten Chrystus, który jest we mnie, zobaczyłem to i powstała i ta wizja, którą miałem dawno o budowaniu, tak? Wtedy zacząłem ją manifestować, bo miałem prawidła, które ograniczały mnie, no bo wiesz, jak budować. Tak budować, a to zbudujemy czy to? Możesz krzywo budować, to budować. Każdą budowlę osądzi kto? Bóg. I ja chyba z 4 razy mi tak budowle upadały mojego życia. Budowałem pierwszą grupę, fru, drugą, fru, tam, fru, krzywo, źle, źle. Do fundamentu. Ale dzięki prawidłom apostolskiej nauki teraz nie ma żadnego do fundamentu. Się buduje. I to działa. Twoją wizję ma uciosywać prawda. Zatrzymaj się na chwilę, jeśli do końca jeszcze nie poznałeś wszystkich fundamentalnych nauk, jeśli do końca jesteś niepewny, to kim jest Bóg, jak On funkcjonuje, jaka jest Jego miłość, jaka jest Twoja tożsamość. Jeśli tego nie wiesz, zatrzymaj się. Zobacz to, chłoń tym i w tym twórz. Ja Ci gwarantuję, wtedy się nie pomylisz, a jak się pomylisz, to będziesz wiedział, jak się odpomylić. Rozumiesz? Bo masz ukształt, bo Chrystus jest w Tobie, się kształtuje. Kształtuje się to. Oczywiście też z drugiej strony nie czekaj 60 lat na to, aż się tożsamość w tobie buduje. No. Niektórzy czekają po 50 lat i budują tą tożsamość. Nie tak. Nie róbcie z tego skrajności. Ani jeden, ani drugi, przyjaciele. Innymi słowy, jak to jest napisane w 1 Koryntian 12:29, czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy? To nie jest tak, że sobie tworzysz cokolwiek. Tworz to, co jest w tobie. I to jest najlepsze. To jest twoje i to jest Boga, bo to twoje, bo to Boga. Czy nie jest napisane, utworzyłem ciebie przed założeniem świata, policzyłem ci, ile masz włosów na głowie? Czy nie jest napisane? Jesteś predysponowany, to co dzisiaj Agata powiedziała, jesteś predysponowany. Wiecie, co jest predestynacja? To jest to, że ty masz włożone w tobie już to, kim ty jesteś w Bogu. Halleluja. I teraz to masz odkryć w sobie. No co masz odkryć? No to kim ty jesteś. Co robi diabeł? On wykręca marzenia.
Ja zawsze chciałem być człowiekiem, który pomaga ludziom. Tylko że nie znając prawideł pańskich, ja pomagałem ludziom we własny sposób. Pomagałem sprzedając im różne rzeczy, odkurzacze rumba, aeroporty jakieś tam, różne rzeczy ludziom sprzedawałem. Handlowiec pierwsza klasa, zawsze mi wychodziło. Później były suplementy diety, ale w moim sercu zawsze była pomoc. Poświęcałem się temu, to mi wychodziło. A później Bóg się pojawił i powiedział, też będziesz pomagać ludziom. Tylko prawdziwy ty się ujawni. Widzisz, ta prawda. Ta prawda naprawdę działa. To prawda jest. Ale to twoje jest. Więc już kończę. Można to podsumować w dwóch krokach. Jak tworzyć prawidłowo? Pierwsze, zgłębiaj naukę apostolską. Daj sobie uciosać życie. Bo widzisz, bez nauki apostolskiej to ty nawet się modlić nie bierzemy. Jak to będziesz widział tego Jezusa ciągle, bo tą cytrynę, jeszcze po tą taką cytrynę gdzieś tam z daleka i w chmurach, cytryna na dzieje kapie, co na mnie. No masz ten. To zupełnie będziesz się też źle modlił. Więc nauka apostolska plus głębokie przebywanie w uwielbieniu, tak jak dzisiaj w modlitwie, synchronizuje ciebie z tym, że pojawia się klarowność twojej twórczej wizji. Ja tak mam. Jak jestem czasami rozsynchronizowany, to idę na spacer, idę się przejść. Już mam fundamenty, już wiem, o co chodzi, więc idę się przejść, idę na spacer i robię inne różne ciekawe rzeczy, które na siłownię. I na tej siłowni przychodzi mi nauczanie, przychodzi mi kierunek. Różne rzeczy się dzieją w różnych miejscach. Nie, że siedzę na kolanach, czasami tak mam, ale nie, że ja teraz na kolanach i żebram Boga. Nie, uspokajam się. Więc podsumowując, można powiedzieć tak, żebyś tworzył. Po pierwsze, ty jesteś twórcą, ale żebyś już tworzył, to musisz być po prostu zsynchronizowany, to musi płynąć, bo wiecie, tyle informacji przez nas przelatuje, że teraz które wybrać. To musi być zgodne z prawdami apostolskimi, number one. I po drugie, to musi być po prostu takie, to się z modlitwy, z synchronizacji, to się w tobie ujednolić. Amen. Ja dzisiaj miałem pytanie do Boga, wczoraj jeszcze, o pewną rzecz. I szukałem odpowiedzi oczywiście w kim? Że sobie dostanę? Nie, no szukałem w sobie. Ale modliłem się, trwałem, wiecie, żyłem, wszystko. Nie pojawiało to się we mnie, ale pokój cały czas jest. I dzisiaj na uwielbieniu pojawiło się. Nie powiem wam co. Później zobaczycie. Ale pojawiła się we mnie odpowiedź. I tak samo gwarantuję ci, to się w tobie pojawi. Jeżeli będziesz trwał w nauce apostolskiej i nie wycofasz się, to jako twórca stwórz. Idźcie, twórzcie, działajcie.